Z jednej strony państwo mnie tutaj zachęcają do odsłuchania Konopskiego, którego odłożyłem sobie na później i tak sobie go odłożyłem i on był odłożony, coraz bardziej jest odłożony i nie wiem, czy ja w końcu po niego sięgnę. Ale jak już mówię, no dobrze, w porządku, proszę państwa, dzisiaj zobaczymy Konopskiego, to dostaję inny sygnał. Nie, nie, czekaj, nie oglądaj Konopskiego, Kaszanka wrzucił nowy film, musisz go obejrzeć, to jest najlepszy film w historii polskiego YouTube'a. Ja mówię, serio? Najlepszy możliwy? Ja tak Kaszanki nie chcę eksploatować zanadto, tam oglądam od czasu do czasu jego rzeczy i uważam, że to są kompletne rzeczy, czyli nie można tam wiele dodać od siebie, no ale no okej, przekonaliście mnie. Internet zapomina, Konopski, Gargamel i top 10 streamerów, no więc zobaczymy co też Kaszanka. Tutaj widzę, że Kaszanka przestawił palec Konopskiego, bardzo sprytny zabieg graficzny, proszę państwa. W ogóle lubię Kaszankę tak swoją drogą, bardzo jest to apetyczny nick tutaj. Chociaż zakładam, że tutaj jest jakaś symbolika tego nika i to nie musi świadczyć o sympatii do potrawy, ale raczej do chaosu, który w tej potrawie się wydarza. No bo kiedyś to kaszankę się robiło z takich, no nie najlepszych półproduktów. Ale moja rodzina ze wsi to robi taką kaszankę, że Boże drogi, to za tą kaszankę to można życie oddać. Oto proszę państwa ten materiał, który ma być najlepszym materiałem w historii polskiego YouTube'a. Zatem lecimy, nie? Kręcimy? Tak, jest włączone. Dobra. 3, 2, 1. Sama prawda, tylko prawda. Gówno prawda. A tak, on ten wstęp, jak to mu się przydarzy. Wyglądało to znajomie i nie mogłem do końca sobie przypomnieć, skąd ja to znam. Myślałem, klocuch? Klocuch? Nie, to nie klocuch, to nie może być klocuch, to nie klocuch. Czy to ptak, czy to samolot? Nie, to kaszanka. Okej. Cześć, tu Marek. Zapewne zapytacie się, Marku, co robisz pod zakładem karnym w Nowogardzie? Stoję sobie i kręcę bekę z fanów Buddy. No, wszyscy, murem za Buddą! Murem za Buddą! To też przeglądałem materiały, które Revo z Twittera gdzieś tam zestawia w filmach swoich. I muszę powiedzieć, że tam miłość do Buddy pod murami więzienia silna jest bardzo. Ja nie wiem, czy to dobrze dla niego, bo tam współwięźniowie chcą się wyspać, a wszyscy krzyczą za oknem Budda, Budda, więc ja nie wiem, czy tu nie szukują ci jego fani w pierdolu następnego dnia. Który to Budda? Nie mogę przez niego kurwa spać. I to poza tym też nie oszukujmy się, nie do końca wiadomo, w którym on zakładzie karnym jest przetrzymywany. Więc siedzą pod murem jakby takie zgadywanie. Może jest tutaj, dobra, okej, tu jest, no to tutaj kibicujemy. Ktoś tam w pierdol dostanie na pewno następnego dnia, bo więzień niewyspany to więzień nieszczęśliwy i trzeba jakoś wyrzucić z siebie tę niechęć. Szymon, musisz te wulgaryzmy powycinać. Wiem, że one są zabawne, ale... Nie? Buta za murem! Buta za murem! Tam, w chuj nudni jesteście. Ten film to nie tylko loterie i skrzynki ze skinami, czy nielegalne kasyna. To znacznie większe zjawisko. Ten film to... No jak dla mnie jest za długi. Ten film to... Jest ciekawy, niezły film, taki idealny dla matki. Ej, skąd ten raper polski słynny? To jest... tego się nie spodziewałem, obrazka roznegliżowanego tutaj. Czy polscy raperzy prowadzą profile na OF-ie, czy to są po prostu jakieś takie przeklejki? Matki z dzieckiem, albo dla nieogarniającego ojca, co mu Seba kasę podkrada z portfela na paysafe cardy. Sebastian, ty słyszałeś, co ten kineskop nagrał o tych streamerach? Tate, nie teraz! Kręcę skrzynkami! O, kochany synek, pracowity, skrzynkę na technikę robi. Prawdziwa prawda. A teraz nasz stały kącik muzyczny. Za chwilkę wystąpi przed wami młody, ambitny twórca i raper. Gargamel 207. Dziwna nazwa. Czemu 207? Nie wiem, chyba chodzi o jakiś artykuł KK, ja tam nie wiem. Robiłem komentary, byłem bogiem, byłem szczery. Hejtowałem zwykłe szczury, głupie rury, zwykłe dziury. Rozkładałem te tematy bez debaty, proste szmaty. Ja robiłem im Big Castle, Sylwek, Dubiel, no i Heizel.
Kurde, to jest... Ja opowiadałem o tym, przepraszam, że przerywam taki zacny utwór, możecie go sobie odsłuchać w oryginale. Czasami z premedytacją przerywam, żebyście mieli motywację, żeby tam zajrzeć jeszcze i zostawić lajka, rzecz jasna. Jeżeli chodzi o twórczość tego rodzaju, czyli utwory muzyczne wykonywane przez AI, to naprawdę zaczyna wychodzić to na wyższy poziom. I większość z nich jest bardzo satyrycznych, ale gdybym miał porównać na przykład ten kawałek z dokonaniami Gargamela... muzycznymi, to nie wiem, który bym wybrał. Nie wiem, na który koncert bym poszedł. Gargamel, Gargamel, tak na mnie wołają. Byłem ważny, byłem sławny, dzisiaj jestem zwykłą bałą. Gargamel, Gargamel, talent miałem też ukryty. Wyzwać, opluć, sponiewierać, no i robić dobre bity. Komentary, byłem bogiem, byłem szczery. Był szacunek u widowni, zapisałem się w historii. Taki lewak ze mnie fajny, pseudo sigma w chuj banalny. Wracam do was z fajnym rapem, łyknij proszę, zamknij japę. Gargamel, Gargamel, tak na mnie wołają. Byłem ważny, byłem sławny. Ej, bo w zasadzie ja też przecież zrobiłem piosenkę AI. To zmieniłem tekst piosenki tej Fagaty. I to jest u mnie, proszę sobie poszukać na kanale. Ja też mam dokonania w tym zakresie. Pamiętają państwo te przeżycia? Huh? Dzisiaj jestem zwykłą bałą. Gargamel, Gargamel, talent miałem też ukryty. Wyzwać, opluć, sponiewierać, no i robić dobre bity. Ej, ale z drugiej strony, gdybyśmy... Przyjmijmy sobie taki scenariusz, że Gargamel popełnił grzechy i teraz chce się wyzwolić z tego, kim był, i pracuje nad sobą ciężko i ćwiczy na siłowni, i chodzi na terapię i nie zażywa i nie używa rzeczy niewłaściwych, czyli chce wyjść na prostą. No, ma do tego prawo, nie? To znaczy nie musimy go przyjmować w internecie, ale człowiek powinien w takich warunkach funkcjonować, w których łatwiej mu. No i wrzuca do internetu dwie piosenki i potem takie jechanko po nim. Bo prawda jest taka, że no trochę kopiemy leżącego tutaj. Nie, żebym się jakoś tak strasznie bronił przed tym, bo przecież też to oglądam, też to komentuję w jakiś sposób. No ale może powinniśmy trochę się zdystansować od jego dokonań i dać człowiekowi szansę na to, żeby wyszedł na prostą. Albo nie, niech leci. Ej, zaraz. A propos moich piosenek zrobionych przez AI, to nie miałem na myśli prosiaczka. Prosiaczka, piosenkę, to ja zrobiłem samodzielnie. To był mój głos, moje zaśpiewanie, moje teksty. To wtedy jeszcze AI nie działało. Moje piosenki na 90 tysięcy, na 100 tysięcy, na 110 tysięcy widzów były robione przeze mnie. Halo! Dopiero ta nowsza, piosenka Fagaty, była zrobiona przy użyciu AI. Chociaż gdybym wtedy lata temu robił muzykę AI, to byłbym takim prekursorem. Ale nie byłem. Au, super beat, fajnie wali. No, umiem w bity. Mam w tym wprawę już. A skąd masz taką fajną bluzę? A zajebałem dziewczynie. Super. A skąd masz taką fajną bluzę? Jezus, wiedziałem, że ten mem tu przejdzie. To jest jeden z komentarzy na YouTubie i on był... To już jest klasyk, totalnie. O Jezu, ja to widziałem w paru miejscach. Więc tutaj autorstwo należy jakiemuś komentatorowi na YouTubie przypisać, co nie znaczy, że to nie powinno się tu znaleźć. Jak najbardziej powinno się tu znaleźć. No. Ha. Chwileczkę. Skoro tyle rzeczy się ostatnio dzieje w naszym k***dołku, to może... Marcin, próbuj. Cześć, to Marcin. Chciałbym wrócić. Popatrzcie sobie... Jestem na Instagramie. O, tu jestem z dziewczyną i ją obracam, ale w pionie. Tu ją dźwigam, bo sobie nie radzi. Tu mi dziękuję. Tu ją podtrzymuję, by się nie stoczyła. Tu próbowała się utopić, ale ją przytrzymałem. No, a na koniec przebrałem psa na Halloween. Hell win. Znacie angielski. Piekło wygrywa. Ty górniak, nie mogło tu zabraknąć. O rany. O Jezusie drogi. To ona to też jest... Edyta Górniak, to też jest taki przypadek. No, to jest niesamowita. Niesamowita kobieta. No. Przybrałem go za członka Ku Klux Klan. Co? O tym nie pomyślałem. To jest prawda. Przypomniał mi się, jak Dubiel pojechał do Afryki, żeby pokazać, że kocha dzieci o innym kolorze skóry.
i powiedział, że ma tutaj jakiegoś skośnego murzyna. Tak, takie padły hasła, czy ja to teraz źle pamiętam? Nie pamiętam dokładnie, co on powiedział, ale coś w ten deseń, coś w tym stylu, nie? Parafrazowałem trochę. A tak powiedział dosłownie? Rudego? Czy skośnego? Pamięć nie szwankuje, no takich rzeczy się nie zapomina. Wydaje mi się, że padł tam wyraz skośny, ale jeżeli nie padł, to przepraszam, że wkładam Marcinowi Dubielowi słowa w usta, których nie wypowiedział. Ale jeżeli wypowiedział, to przecież sam wie. No, u nas stabilnie. Ostatnią urodziny rozorganizowałem, zaprosiłem mojego dobrego znajomego, pana prokuratora i kilku adwokatów. Ale był ubaw. Oby więcej. Oby córka. To zależy. Od czego? Od wieku. A. Prawdziwa prawda. Aha, no, zatrzymałem się wtedy specjalnie po to, żeby powiedzieć, że no tylko Dubiel mógł zrobić psa z Ku Klux Klanu i uznać, że to jest dobry pomysł. To też jest autentyk? On też tego psa ubrał w białe prześcieradło? To jest taki chłop, że on ma po prostu pecha. Znaczy, pomijając tam... Nie, no ma pecha ten chłop, no. Wszystko, co on robi, można zinterpretować źle. A może po prostu taka jest publiczność, że wszystko, co on robi, to miał być duch. No, to prawda. Ja wiem, że ostatnio było głośno odnośnie tego, co reklamują ci wszyscy streamerzy. Sam nie jestem krystaliczny, zresztą ciło jak mareczek. Klikaj i się rejestruj, także niech... Ej, zaraz, że nie ma pecha, tylko jest tępy? A to, że jesteś tępy, to nie jest pech? W sumie? To ja powiedziałbym, że to bardzo pechowo, nie? To takie... To problem może być genetyczny na przykład. Albo w złej kolejce się ustawił, jak tam pani Bozia rozdawała rozumki, albo pan Bozia. To pecha ma, nie? Mądrzejsi ustalają, co jest legitne, a co nie, co jest zgodne z prawem, a co trzeba uregulować. Lootboxy są legalne praktycznie na całym świecie. Lootboxy są wszędzie. Oshon, tajemniczy wózek. W grach. W paczki w FIFA to są lootboxy. Kinder niespodzianka to jest lootbox. Co? Proszę Państwa, no co tu dużo gadać. Wszędzie są na całym świecie. Tu są, tam są, zobaczcie, tu... Jest okej, nie? To jest, chyba jest okej. Kinder niespodzianka to jest lootbox. Kinder niespodzianka? Kinder niespodzianka. Co? Hej, ja tu się zgadzam akurat z Isamu. Żartowałem na ten temat, że mnie moja córka wciągnęła w hazard, że to mnie nie streamerzy wciągają, tylko musiałem córce kupować Kinder niespodzianki z nadzieją, że z którejś wypadnie Harry Potter. I wiecie co? Wypadł. Także wygrałem w tym lootboxie. Ja postrzegam, Kinder niespodzianki postrzegam jako taki mały hazard dla dzieci, ale to nie po to postrzegam to, żeby zminimalizować to, co robili streamerzy, tylko żeby zwrócić uwagę, że tutaj jeden problem jest w tym miejscu także, w niespodziankach dla dzieci. Kinder niespodzianka to jest lootbox. Ja wiem, że wszyscy wyśmiewają teraz... wiem, że teraz wszyscy wyśmiewają te perspektywy Isamu, no, natomiast ja nie uważam, żeby to był powód do wyśmiewania. W sensie takim, że on użył tego jako okoliczność łagodząca, a dla mnie to wcale nie jest okoliczność łagodząca, to jest potwierdzenie, że te złe procedery mają miejsce także w produktach dla dzieci. To jest jeszcze gorzej. To jedynie świadczy o tym, że problem jest szerszy i w tym miejscu też powinien zostać zaadresowany. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca. Nie powinno się dla dzieci sprzedawać zabawki w formie losowej i to jest niewłaściwe. Także, więc i samu używając tego jako środka łagodzącego jego postawę, moim zdaniem po raz kolejny wskazał na istotę problemu. Hazard jest wszędzie, nawet od dziecka. I to też powinno być skasowane, Kinder niespodzianki. Bo ja, mnie to kosztowało. Ja odczułem to finansowo, dorosły człowiek. Kodem zjeb 100. Masz 100% zniżki na moje jajka. Chcesz moje jajka? Jest! Jest! Milion! Chyba kurwa kalorii. Ale wiecie, ja was nie namawiam na te lootbox jaja. Ja nigdy nikogo nie namawiam do niczego. Ja mówię, że możecie. Ale z moim kodem macie rabacik. Skiny rozdaję wam zawsze. Nie będę umoralniał, bo każdy ma swoją moralność. A widzowie? Też mają swoją. Ja nigdy nikogo nie namawiam. No ja też nie. Dlatego ciło jak mareczek. Ten Bandura to mądry chłopak jest. Bardzo mądry. Oni to wszyscy tam są bardzo mądrzy. Zresztą tu macie moje top 10 najlepszych, najbardziej kreatywnych i najmądrzejszych streamerów w Polsce.
Do tej listy mnie państwo zachęcali przede wszystkim, do tej top dziesiątki. No, to o tych lootboxach żeśmy wiele razy żeśmy rozmawiali, a ostatecznie mam taki wniosek, że jeżeli wydarzyło się, to powtórzę to, bo czemu nie. Jeżeli wydarzyło się coś niezgodnego z prawem, to państwo już to rozstrzygnie, to pierwsza rzecz i to dotyczy działalności tych stron i dotyczy działalności streamerów, nic nam do tego. Jeżeli wydarzyło się coś wątpliwego moralnie, no to widownia to rozstrzygnie i widownia oceni. A wszystko wskazuje na to, że widownia ma wywalone na otwieranie lootboxów i ma też wywalone na wnioski Konopskiego, więc nic się tutaj nie zmieni. Jedyna ofiara całej tej sytuacji to jest Kasix, która ma wyrzuty sumienia, a jak dziewczyna ma wyrzuty sumienia, no to się jest się na kim wyżyć. Więc i widownia się wyżyła na Kasix i cała sprawa przechodzi bez echa za bardzo. No chyba, że rząd się tym faktycznie zainteresuje i Kasix ofiarą, błagam. Nie, ja wiem, że też jest wiele osób, które nie popiera perspektywy Kasix. Powiedziałbym, że tu nie chodzi o to, że ja jej nie klasyfikuję jako niewinnej albo winnej. Ja tylko zwracam uwagę na proces, który się tutaj zadział, że ona jako jedyna się przejęła całą sprawą i ona jako jedna z nielicznych dostała po uszach od wszystkich z każdej możliwej strony. Czy dostała zasłużenie, czy nie, to tego nie oceniam. Nie? Tutaj nie staję w obronie jej, tylko stwierdzam fakt. I wydaje mi się, że to jest obiektywne akurat, że jej się dostało po uszach najbardziej. Top 10 supermądrych creative najlepszych polskie streamers. Na 10 miejscu Szymul, świetny streamer, a jak się ładnie stoczył, widzowie kochają takie historie. Na 9 miejscu Rewo, lubię Tomka, fajny chłopak, ale powinien dostać dotację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo to jest taki farmer contentu, że hej. Na 8 miejscu Evrum, nie oglądam go, ale oglądają go dzieci, więc na pewno jest bardzo mądry i rozsądny, prawda? Na 7 miejscu Bandura, świetny twórca, a jaki kreatywny, najbardziej lubię jak otwiera skrzynki. Na 6 miejscu Dinold, nie oglądam go, za stary jest, ale wygląda na bardzo mądrego, słyszałem, że jest bardzo kreatywny i bardzo inteligentnie się wypowiada. Na 5 miejscu Multi jest fajny, jest bardzo mądry i inteligentny, bardzo fajnie siedzi przy komputerze i ogląda cudze filmy. Na 4 miejscu... A to właśnie, to nie Multi jest najlepszym farmerem na polskim YouTubie? Ja nie wiem, jak to, czy Rewo z nim tutaj walczy o pozycję dominującą. Rewo ma bardzo szeroki zakres materiałów, który omawia i YouTube'a, i Twittera. Ja? nie przeceniajcie mnie. Ja to jestem mały twórca w porównaniu do tych gigantów tam. Ja tu sobie swoją robotę robię i od czasu do czasu nawet zrobię coś kreatywnie sam. Rzadko, ale jednak. Remsuła. O, Remek to jest wzór. Bardzo mądry. Bardzo. No, bardzo fajny i bardzo mądry. Na 3 miejscu Isamu. Aj, gdyby nie te plecy, to pewnie byłby na 1 miejscu. Bardzo mądry jest. I co najważniejsze... Kinder niespodzianka to jest lootbox. Dokładnie. Na 2 miejscu Mrgh to jest bardzo mądry i kreatywny. Wręcz ocieka charyzmą. Lubię, jak mówi monotonem. Aż warto go słuchać. No i na 1 miejscu X.I.O. Najmądrzejszy. Jezus, nie rozpoznałem chłopa. To było po jakiejś bitej śmietance? Wyjątkowo atrakcyjne zdjęcie. Podoba mi się, jak otwiera skrzynki. Oczywiście otwiera je sarkastycznie, prawda? Jest bardzo mądry i inteligentny. Oczywiście też sarkastycznie. Hej! Nice! Kurde, kaszanka, to już teraz wiem, czemu mi ludzie to podsyłali, żebym to obejrzał. Przepraszam pana Remigiusza Maciaszka, że nie jest na liście, a pani Katarzyno, pani wie. Czy to chodzi o panią Katarzynę, o której ja wspomniałem wcześniej? Czy jakąś inną panią Katarzynę? Dlatego uważam, że powinniśmy wywrzeć presję na rządzie, żeby w końcu zajął się tą patologią tak jak trzeba. Czyli nie banował wybiórczo pojedynczych stron raz na kilka miesięcy, tylko wprowadził systemowe zmiany. Panie ministrze, pan widział film tego youtubera? To normalnie mafia jest. Co ty pierdolisz, Tomek? Przecież to oglądam regularnie i to jest takie tylko udawane jest. Co? Jak udawane? Mafia u Fryza. To tylko tak na niby, Tomek. Ale ja o tych loteriach. Ten to siedzi i nie wyjdzie za szybko. O ile w ogóle. Loteriach na skrzynkach. Hazard. Niemożliwe. No serio. Miliardy złotych. Dziura w podatkach. Luka. Luka to jest Modric. A ty to widziałeś? No wczoraj oglądałem, panie ministrze. Musimy się tymi skrzynkami zająć. Tomek, czy ty to widziałeś?
klimaty porównują do pagody. Serio za duży. Jezus, co to za delfin? Co tu się odbywa? Gdzie ja się znalazłem? Utknąłem, zamyśliłem się na kwestiach polityków i tu nagle mnie wziął z zaskoczenia. Schreiber? Okej. To jest Marianna, była żona tego z PiS-u. Ale... dobra jest. A skrzynki? Jebać skrzynki. Ona ma OF-a? Nie wiem. Nie mogę. Ma OF-a? Pytam dla kolegi. Shit. To weź to sprawdź, a jak ma to wykup. Ale jak? Tak za państwowe? No wiedziałem, wykupić. Tak jest. Schreiber OF wykupić. No ale może się ktoś zainteresuje? Prawdziwa prawda. Na koniec wszyscy musimy zapamiętać jedną bardzo ważną sentencję. Internet zapomina. No to jest to, prawda, cały czas. Ale to się rzuca z tymi hasłami nieustannie. Internet pamięta. Internet pamięta, nigdy nie zapomina. Ja myślę, że ludzie pamiętają rzeczy, natomiast nie wszystkie są tak ważne dla wszystkich. Jeżeli nas bawią nas otwierane skrzyneczki, to uznamy, że to jest spoko. Jeżeli nas bawią freak fighty, to uznamy, że jest spoko. Wszystko oceniamy nie z perspektywy tego, co jest moralne, niemoralne, zgodne z prawem czy niezgodne z prawem, tylko i wyłącznie z perspektywy, czy nam się podoba, czy nam się nie podoba. Jak nam się podoba, to przymykamy oczy. A jak nam się... Nie, jak to powiedziałem? Jak nam się podoba, to przymykamy oczy. Jak nam się nie podoba, to wszyscy są oburzeni. Więc tak to, proszę Państwa, działa. Tacy jesteśmy w tym internecie, na dobre i na złe, trzeba to zaakceptować. I ja to zaakceptowałem dawno temu i jakoś żyję. Co nie znaczy, że gdzieś wewnętrznie nie mam zgryzu od czasu do czasu. No ale przyznajcie Państwo, no. Można się spinać w ramach rzeczy, które dałoby się zmienić. A jak się czegoś nie da zmienić, bo ludzie ulgowo podchodzą do pewnych procederów w internecie, no to po co się spinać? Co mi z tego? Tylko mi nerki wysiądą, albo wątroba, albo nie wiem, co tam wysiada z powodu stresu. Więc, proszę Państwa, pozdrawiam serdecznie.